Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Radiowe pogaduchy, czyli spotkania miłośników, kolekcjonerów i renowatorów, starych radioodbiorników i telewizorów. Halo, halo, tu radiowe pogaduchy. Oglądacie radiowe pogaduchy. Dzień dobry wszystkim. Chciałem zaprezentować taką krótką, mam nadzieję, prezentację dotyczącą polskich firm radiotechnicznych drugiej RP na starej fotografii. Jest to część pierwsza z trzech już powstałych, więc no, jeśli będzie zainteresowanie, no, na następnych prezentacjach możemy pokazać kolejne dwie części. Zaczniemy dzisiaj od Towarzystwa Radiotechnicznego Elektrit. No, historię chyba każdy z nas zna, no bo tak jak chociażby z książki pana Henryka, już więcej można dodać, no tam jest napisane wszystko, co można było napisać i zdobyć informacje. No pokrótce, no, Towarzystwo Radiotechniczne Elektrit zostało założone w Wilnie w 1925 roku. Początkowo był to tylko sklep elektroradiotechniczny, no, a później z tego sklepu rozwinęła się firma, która w czasie II Rzeczpospolitej była największą polską firmą, produkowała największą ilość aparatów radiotechnicznych. Mówię polską, tak, bo były oczywiście jeszcze przedstawicielstwa firmy Telefunken czy Philips, ale to była typowo polska firma, która produkowała na licencji, ale jednak polskie aparaty. W 1936 roku produkcja wynosiła już 54 tysiące aparatów. No to powiedzmy sobie dość sporo jak na polskie warunki i zapotrzebowanie, no bo nie, wiadomo, Polska nie była bogatym krajem, więc i tych radiowiorników nie potrzebowało aż tyle, jak chociażby we Francji czy w Niemczech. Tutaj mamy, niestety nie wiem, czy widać myszkę, tutaj mamy rozpisane na każdy sezon, bo produkcja Elektrita, tak jak i większych firm, charakteryzowała się sezonowością, czyli na każdy sezon były przygotowane konkretne aparaty, konkretne modele. No, zaczęło się od 32, no skończyło na 39-40, gdzie no, większość tych aparatów 39 są znane. No jedyne, co pozostaje wielką zagadką, czy do naszych czasów gdzieś przetrwał model Colonel. No nikt go nie widział, nikt o nim nie słyszał, jedynie na materiałach reklamowych firmy Elektrit, ale może gdzieś tam na strychu czeka na odkrycie. Towarzystwo Radiotechniczne Elektrit posiadało rozwiniętą sieć dystrybucyjną. W większości większych miast można było nabyć odbiorniki tej firmy. I tutaj na tych czterech zdjęciach są widoczne logo Elektrita. Są to zdjęcia wykonane w Kielcach. Można powiedzieć, że jeśli oczywiście mówimy, że czegoś z przedwojennych materiałów zostało dużo, to tych zdjęć z tego miejsca zostało dość sporo, a to dlatego, że tutaj mieścił się zakład fotograficzny i na przechodzących, tutaj nawet widać na ostatnim zdjęciu z gablotka ze zdjęciami, na przechodzących ulicą ludzi czekał fotograf, wyskakiwał, robił zdjęcie i tak jak to było, nie wiem czy Państwo oglądali, ale pewnie tak, stawce większej niż życie, za 2-3 dni zgłaszało się po odbiór takiego zdjęcia. A żeby było śmiesznie, po drugiej stronie, bo tam jest rzeczka, nie widać jej to, prawda, silnica, po drugiej stronie tej rzeczki był sklep firmowy Philipsa. Czyli po jednej stronie Elektrit, po drugiej stronie Philips, co bardzo dobrze pokazywało rozkład sił na rynku przedwojennym w Polsce, jeśli chodzi o sprzedaż radioaparatów, no bo to były dwie największe firmy, jeszcze trzecia Telefunk. Tutaj mamy ciekawą fotografię, bo firma Elektrit to nie tylko radia i głośniki, których co prawda jest niewiele, ale wiemy, że też były produkowane. Produkowali również mikrofony, megafony czy wzmacniacze. I tutaj na tym zdjęciu jest to firmowe zdjęcie Elektrita, bo na rewersie tego zdjęcia jest taka oto pieczątka. Jest to wzmacniacz moczy z zasilaczem sieciowym Stadion. Bardzo ciekawa rzecz. Nie wiem, czy takie coś się gdzieś zachowało, być może.
Natomiast to mamy mniej więcej z każdego roku udało mi się zdobyć jakieś fotografie. I tutaj mamy sezon 34-35 i na zdjęciach widoczny w honorowym miejscu oczywiście stojący radioodbiornik GLOB. Jest to już zdjęcie wykonane po wojnie, a dokładnie 27 marca 1947 roku. Czyli wnioskować można, że szczęśliwie ten odbiornik przetrwał zawieruchę wojenną, co nie było takie oczywiste oczywiście. Tutaj mamy radioodbiornik Superior, gdzieś na jakiejś świetlicy w jednostce wojskowej, na ścianach widoczne oczywiście dwie najważniejsze osoby w państwie ówczesnym państwie, prezydent Mościcki, bardziej osoba, tak powiem, reprezentacyjna, nie mająca zbyt wiele do powiedzenia, i marszałek Piłsudski, to nam to już przypomina. Zdjęcie wykonane zostało w maju 1935 roku. Mamy ciekawe zdjęcie, bogato zastawiony stół na święta wielkanocne, i tutaj w rogu ukrył się prawdopodobnie odbiornik Atlantic. Prawdopodobnie, bo zdjęcie jest takie sobie, że tak powiem, jeśli chodzi o jakość. No i nie wiadomo, czy to dokładnie jest ten egzemplarz, model, czy nie, ale no powiedzmy, że dużo na to wskazuje, że to jest rzeczywiście ten Atlantic. To jest ciekawe zdjęcie strojenia odbiornika Supery 36. Zdjęcie wykonane zostało w miejscowości Worochta. Jest to obecnie miejscowość, która znajduje się na terenie Ukrainy, a wiadomo to stąd, że na rewersie mamy pieczątkę zakładu fotograficznego. Tutaj jest kolejny odbiornik, tym razem Riewald, bardzo podobny do Superiora. Natomiast jest to już zdjęcie wykonane na kwaterze żołnierza niemieckiego w maju 1940 roku. W mojej prezentacji jest sporo zdjęć, na których są żołnierze niemieccy i polskie radioodbiorniki. A to stąd, że polskie radioodbiorniki były konfiskowane i wiadomo, nie tak jak to postępowali z tym Rosjanie niszczone, tylko Niemcy oczywiście wykorzystywali do własnych celów. Wykorzystują często na linii frontu jako dla żołnierzy, ale również wysyłając do rodzin poległych żołnierzy, czy też do jakichś oficjeli takich, jak te odbiorniki były, powiedzmy sobie, bardziej ekskluzywne. No tutaj jest zdjęcie słabe, natomiast jest to odbiornik Splendid. Zdjęcie gdzieś wykonane zostało w 1943 roku, gdzieś na froncie wschodnim. Bo tak na rewersie udało mi się, nie do końca udało mi się, ale no sądząc po nazwie miejscowości, to będzie jakaś albo Ukraina, albo tereny Rosji. Ciekawe, czy odbiornik dotrwał do naszych czasów? Pewnie nie. Tu mamy fajne trzy zdjęcia odbiornika Champion. A ten środkowy, no to powiedzmy sobie, że to jest zwykły odbiornik Champion, natomiast na tych dwóch bocznych, sądząc po skali, która jest jasna, był to odbiornik bateryjny. A odbiorniki bateryjne są o wiele bardziej unikatowe i do naszych czasów w stanie, że tak powiem, dziewiczym zostało ich bardzo mało, bo często były przerabiane na zasilanie sieciowe, no i w ogóle ogólnie było ich mniej produkowanych niż odbiorników zasilanych z sieci. Adresowane były głównie do obszarów wiejskich, no bo wiadomo, był tam problem z elektryfikacją tych miejscowości, no a baterie zawsze można było gdzieś naładować. No i tutaj właśnie o czym wspominałem, o tych Niemcach, tak. Mamy również odbiornik Champion. I zdjęcie wykonano z wieży 4 października 1939 roku, bo tak zostało to odczytane na rewersie. To jest ciekawa akcja prowadzona przez Polskie Radio rozgłośnie w Wilnie. To jest akcja propagująca działalność tej rozgłośni. Gdzieś pewnie na jakiejś wsi przyjechali przedstawiciele radia, żeby pokazać ten cud techniki. A rzeczywiście cudem techniki jest, bo tu jest odbiornik Stentor. No powiedzmy sobie, jest to dość ładne, duże radio, można powiedzieć, że dość luksusowe. Wielkością skrzynki dorównujące Wiktorii. Bardzo ładny odbiornik. Ten zapewne jest o zasilaniu bateryjnym, no bo jeśli to było na wsi, więc pewnie to jest zasilanie bateryjne. Tutaj mamy widoczny
odbiornik Patria, to pan Henryk pokazywał skalę tego odbiornika. To dość fajny odbiornik, jednym się podoba, drugim nie. Co ciekawe, ma fajne takie nóżki, tak jak w meblach, okrągłe takie, dość śmieszne. No mamy tutaj rewers, którego możemy odczytać, że zdjęcie zostało wykonane w miejscowości Stolin 28 grudnia 1937 roku. Na kolejnej fotografii mamy odbiornik Tempo. Również tutaj widzimy w górze i również żołnierze niemieccy. Zdjęcie wykonane w 1941 roku. Tutaj mamy model Presto. W porównaniu do wcześniejszego odbiornika Tempo, z zewnątrz różnił się bakielitową osłoną skali. W Tempo ona była drewniana, a w Presto mamy już bakielitową ze znacznym filmowym elektryka. Taka typowy wyrób elektrykowski. To jest bardzo fajne zdjęcie, ciekawe. Może fajne to źle powiedziałem, natomiast ciekawe. Mamy odbiornik Kadett, ale co ciekawe jest na rewersie. Zdjęcie zostało wykonane w Łodzi dnia 13, 15, nie wiadomo którego miesiąca, ale 1944 roku. A dlaczego to jest ciekawe? A to dlatego, że jak wiemy, odbiorniki były konfiskowane przez okupanta, przez Niemców. Więc albo ta osoba na tym zdjęciu to, nie wiem, jakiś, ciężko powiedzieć, może jakiś Volkswagen czy ktoś, natomiast no na pewno nikt o zdrowych zmysłach nie trzymał takiego odbiornika na wierzchu, no ponieważ za to groziła śmierć albo wysłanie do obozu koncentracyjnego, no to równoważne, że tak powiem, ze śmiercią, tak. Tego tyle to zdjęcie jest ciekawe, tak, 44 rok. I mamy na honorowym miejscu w domu stojący odbiornik. Na dodatek widać, że on działa, bo ma tutaj podświetloną skalę. O, na kolejnym zdjęciu Allegro na jakiejś niemieckiej kwaterze. Tutaj odbiornik Fidelio, to już jest sezon 38-39, więc zbliżamy się, tak powiem, do kresu działalności firmy Electric. To już zdjęcie powojenne ewidentnie, natomiast radio z tyłu jak najbardziej przedwojenne. Eroika, jedno z piękniejszych, według mnie oczywiście, z piękniejszych radioodbiorników firmy Electric. Bardzo duże, ładne. No i tu jest też fajna skala, tu mamy automatika. Natomiast jak można odczytać na rewersie tego zdjęcia, no zostało wykonane to zdjęcie w Katowicach. Zresztą nawet widzimy tutaj zdjęcie, są jakieś napisy po niemiecku. Nie mogę rozszyfrować, kim jest ten pan tutaj w tym takim mundurze. Być może to jest jakiś listonosz czy ktoś. No, ciężko powiedzieć, gdyby ktoś wpadł na pomysł, kto to może być, no to bym był wdzięczny za informację. No i tu mamy już zakończenie działalności Electrica w Polsce. Po zajęciu Wilna przez ZSRR w październiku 1939 nastąpiła ewakuacja, jak wspomniał pan Henryk, zakładu wraz z personelem, maszynami, materiałami oraz częściami, co jest bardzo ważne, do Mińska na Białorusi. I tam została rozpoczęta produkcja radzieckich odbiorników. No ale tak jak widać, ten odbiornik, jeśli nie powiększylibyśmy tego zdjęcia, no to by każdy powiedział, no pewnie jakiś elektryk. No na skali widać, że jest to już wyrób mińskiej fabryki. Natomiast jest to odbiornik Pionier, który był zmodyfikowanym odbiornikiem mileńskim Herold. Już mamy inne duże przedstawiciele, dużą fabrykę, to jest przedstawicielstwo Krajowe Towarzystwo Telefunken. Krajowe Towarzystwo Telefunken powstało w październiku 1933 roku w Warszawie. Początkowo zakład mieścił się przy ulicy Pirackiego oraz na ulicy Polnej. Natomiast przeniesienie zakładu do docelowego miejsca nastąpiło 1937 roku. Towarzystwo nabywa na Pradze przy ulicy Owsianej
teren wraz z nowoczesnym budynkiem produkcyjnym. I ten budynek w opłakanym stanie, ale jednak pozostał do naszych czasów. Pewnie niedługo on już zostanie rozburzony, ale kto ma możliwość, no to może zobaczyć, jak fabryka Telefunkena wyglądała. Ten zakład został wyposażony już w nowoczesne maszyny i aparaturę. Zatrudnienie w sezonie wynosiło około 700 osób. No to powiedzmy sobie, jest to już bardzo duża firma. I co ciekawe, personel techniczny został przeszkolony w zakładach Telefunkena w Berlinie, bo z ich licencji korzystało to Krajowe Towarzystwo Telefunken. Natomiast na rynek polski były wszystkie typy aparatów opracowane były tylko na rynek polski. I nigdzie nie znajdziemy na żadnych innych, czy też niemieckich, czy jakichś innych przedstawicielstwach zagranicznych takich typów, jak było u nas. To są tylko nasze, że tak powiem, że nie firmowe, ale odbiorniki, które były produkowane specjalnie na nasz rynek i głównie z naszych polskich części, czyli 80% aparatu składało się z polskich części. No to taka ciekawostka, no bo to jakby nie byłoby Telefunken, ale no z tego Telefunkena zostało niewiele. Pierwszym odbiornikiem był model 243, ja niestety nie posiadam go na zdjęciach, natomiast jest też junior, tak? No to on tam później będzie dalej w prezentacji. Do 39 zakłady wypuściły 44 modele odbiorników. Wiadomo, były to odbiorniki dość drogie, ponieważ no, charakteryzowały się dość dobrym wykonaniem i według mnie design tych odbiorników, no to są chyba najładniejsze polskie przedwojenne odbiorniki, bo tam nie było przesadzone z tym wyglądem, wszystko było proste, ale w takiej harmonii aż tak mi bardzo miło na te radia się patrzy, no powiedzmy Kapello czy Elektryty, no to widać to bogactwo, które z nich, że tak powiem, płynie. Natomiast Telefunkeny są bardzo proste, ale jednocześnie ładne. Ale no zależy, no to co się komu podoba, co nie. Ciekawostką jest to, że Telefunken jako pierwsza w Polsce firma, jedyna, wprowadziła w 1939 do produkcji odbiornik popularny, czyli coś na wzór odbiornika niemieckiego, który miał być dostępny dla większej rzeszy odbiorców. I akurat on był nazwany niby ludowy, natomiast jego typ produkcyjny to był T31. Tutaj mamy opisane na sezon, ile tych odbiorników wychodziło. Na sezon 39-40 mamy już takie oznaczenie literowe i liczbowe. Czy te odbiorniki, na pewno T31, T40 są, czy T50, 60, 80 dotrwało, tego nie wiem. Natomiast, no, bo tak jak mówię, 31, 40, bo na pewno te radyjka są, bo można gdzieś tam je zobaczyć. Podobnie jak Elektrit, również i Telefunken posiadał dużą sieć sprzedaży. Na tym ostatnim zdjęciu tu bardzo fajnie widoczne jest logo firmy Telefunken. Zdjęcie to zostało wykonane w Wino Wrocławiu na ulicy Królowej Jadwigi. Również te dwa wyższe zdjęcia są wykonane w Polsce, w miejscowości Karsin, a to jedno to niestety nie ma podpisu na rewersie, więc ciężko powiedzieć, co to było. Natomiast jest to na pewno Polska. I tak jak mówiłem, tutaj jest drugi model produkowany w Polsce, model junior, widoczny na tych dwóch zdjęciach. Bardzo fajne radyjko z sezonu produkcyjnego 33-34, bo podobnie jak w Elektricie, tutaj też była sezonowość produkcji. Tu mamy bardzo ciekawe zdjęcie. Zdjęcie zostało wykonane w Katowicach w 1939 roku. Natomiast widoczny na zdjęciu odbiornik Triumf to jest sezon produkcyjny 33-34. No i mamy tutaj różne hasła, którymi się, że tak powiem, charakteryzują stroje totalitarne, no, honor to wierność i takie różne ciekawe, mniej ciekawe hasła, natomiast no taka historia była taka. Tutaj mamy odbiornik specjal, który tam widać w tle u mnie na półce, troszkę może lepiej niż na tym zdjęciu, bo zdjęcie jest coś takie słabe, no ale mamy. No i tutaj, tak jak już wspominałem o tych Niemcach i zdjęciach, mamy tutaj
dwa odbiorniki na górnych dwóch ambasador, powiedzmy sobie w jakimś takim chyba na kwaterze u kogoś, no i na dole na stołówce świetlicy niemieckiej w Warszawie na Bielanach to dolne zdjęcie zostało wykonane prawdopodobnie w 1941 roku. Mamy kolejny odbiornik widoczny za mną z tyłu. Jest to odbiornik Premier. I ciekawy jest strój tego ciężko powiedzieć żołnierza, bo to chyba nie jest żołnierz. Natomiast jest to mundur nawiązujący do mundurów z epoki napoleońskiej. Czy to było jakieś przedstawienie, czy coś innego? No ciężko powiedzieć, co to mogło być. Natomiast fajnie widoczny odbiornik Premier. Tutaj już mamy o wyższą półkę, to jest odbiornik Arystokrata z piękną ramką ze stali nierdzewnej. Na żywo ten odbiornik robi niesamowite wrażenie. Tutaj może na tym zdjęciu tego nie widać, ale to jest jeden z fajniejszych, piękniejszych odbiorników Telefunken. Tutaj mamy radioodbiornik Magnat. Na dolnym zdjęciu Święta Bożego Narodzenia w Warszawie 1940 rok. Na tych dwóch zdjęciach jest to odbiornik Fenomen. Prawdopodobnie Fenomen, bo jeszcze był odbiornik Wiarus. Różnił się od Fenomena, że odbiornik Wiarus był odbiornikiem bateryjnym. Natomiast z zewnątrz od frontu nie różnił się. No, różnica była niewielka, tak, więc ciężko powiedzieć, czy to jest Wiarus, czy to jest Fenomen, ale powiedzmy, że przyjmijmy, że to są odbiorniki Fenomen. Tutaj widzimy odbiornik Symfonik. No i tutaj odbiornik T4, chyba najbardziej popularny z radioodbiorników Telefunkena, który dotrwał do naszych czasów, bo jeśli można mówić, że czegoś jest dużo tak przedwojennego, no to rzeczywiście tych odbiorników zachowało się relatywnie sporo. Tu mamy bardzo ładny odbiornik T4, zdjęcie wykonane w Katowicach. No niestety nie można określić dokładnej daty, no, natomiast miejsce to i tak jest duże, że wiemy chociaż, czy to zostało zrobione. No i tutaj mamy, czy to jest odbiornik T80? Być może, ale na co chciałem zwrócić uwagę. Ten odbiornik charakteryzował się czterema paskami i po wyborze danej stacji, danej fali podświetlała się tylko dany pasek szklany. I tutaj widać właśnie, mamy podświetlenie na dwóch środkowych skalach. No na pewno ten odbiornik, że tak powiem, w warunkach wieczornych robi niesamowite wrażenie. Tym bardziej, że był to odbiornik bardzo duży. No i tak jak Telefunken stosował bardzo fajne i różne ciekawe forniry, tak samo ten odbiornik był fornirowany fornirem z drewna egzotycznego, więc no naprawdę odbiornik bardzo luksusowy, art dekowski, prosty, a jednocześnie ładny. No i tu mamy serię zdjęć rodzinnych przy odbiorniku Unifon. Tak jak widać, znajdują się na honorowym miejscu, jak większość radioodbiorników w przedwojennych domach, bo to jednak był bardzo drogi mebel i niewiele osób było na nim stać. No myślę, że tak pokrótce przedstawiłem produkcję zarówno Elektryka, jak i Telefunkena i na tym chciałbym podziękować. Bardzo dziękuję za uwagę.